nazywam się Łukasz Bana. Pracuję w Codility. Product placement na początek, kto kojarzy, czym jest Codility? Ok, dobra, to drugie pytanie. Kto kojarzy, czy Codility jest fajnym narzędziem? No już gorzej. Ok, dobra, mamy jedno. Wcześniej pracowałem w GoldenLine, tutaj się pojawiło Shoplo, platforma od GoldenLine, tak. Pozdrawiam chłopaków, jak będą oglądali, siedzieli u nas w Goldenie i pracowali sobie nad serwisem źródło, nad Shoplo. A teraz jestem w Codility od ponad roku. Czym się zajmuje Codility? Codility jest narzędziem, które wspomaga rekrutację deweloperów. To jest firma, która powstała w Chinach, ma siedzibę, jest polską firmą, ma siedzibę w Warszawie, w bibliotece na Powiślu, a operuje globalnie i ma też biuro w San Francisco, więc takie bardzo konkretne losy. Generalnie dostarczamy głównie w tym momencie narzędzie do weryfikacji umiejętności programistów dla różnych firm, czyli jest to model SaaS-owy. Natomiast próbujemy ogarnąć w ogóle cały proces rekrutacji i głównym rynkiem w tej chwili dla Codility jest rynek amerykański, rynek brytyjski. I głównie o tym Wam opowiem, to znaczy jakie są doświadczenia i też jakie są moje porównania w pracy dla firmy, która jest bardzo mocno umocowana na rynku polskim, czyli na przykład dla GoldenLine, czy dla Wirtualnej Polski, w której pracowałem wcześniej, i dla Codility, która bardzo mocno operuje z klientami globalnymi, to znaczy dla Facebooka, dla Tesli, dla Citibanku, to dla tych największych absolutnie brandów. Zacznę od pierwszego. Czyli 8 moich oczywiście złotych zasad budowy takiego globalnego produktu, doświadczeń, które w sumie cały czas nabywamy i nabywamy. Pierwsza rzecz to jest, trzeba się chwalić. Znaczy to nie jest rynek SaaS-owy, rynek produktowy, to nie jest rynek dla nieśmiałych ludzi. Nie chodzi o to, żeby spamować, nie chodzi o to, żeby mówić nieprawdę, ale chodzi o to, żeby w sensowny sposób budować swój wizerunek. Wizerunek w postaci nie tylko reklam, ale przede wszystkim wizerunek w postaci treści, w postaci kontaktów z dziennikarzami, w postaci konferencji, targów, spotkań bezpośrednich, wizyt, takich też bezpośrednich relacji i content marketingu. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Więc to jest pierwsza rzecz. My to nazywamy generalnie product marketing, czyli coś, co jest bardzo mocno na styku informacji o produkcie i na styku promowania własnego biznesu. Druga rzecz to jest szczerość. Szczerość i otwartość. My jesteśmy biznesem głównie B2B, ale paliwem, który ten biznes napędza, są indywidualni użytkownicy. To znaczy my dostarczamy narzędzie dla firm, ale to programiści rozwiązują te testy. Więc próbujemy połączyć dwa światy. Próbujemy połączyć świat dostarczenia świetnego narzędzia dla programistów, a jednocześnie bycia świetną platformą dla ludzi, którzy te testy rozwiązują. No i nie zawsze ci, którzy dostaną z tych testów 10% i nie zostaną w firmie zatrudnieni, no są z tego powodu zadowoleni. Ale my tak naprawdę mierzymy jedną i drugą stronę i staramy się dostosować, znaczy robić tak zwany fair assessment. Znaczy jasno mówić, z jakiego powodu jest taki, a nie inny wynik. No i podam Wam taki przykład, to jest feedback, który dostaliśmy od jednego z użytkowników, jednego z programistów, który powiedział nam, co myśli o spędzaniu czasu i o rozwiązywaniu testów na Codility. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Wyraził się bardzo, bardzo jasno. W związku z czym, co mogliśmy zrobić? Mogliśmy oczywiście to zignorować, albo mogliśmy się po prostu do niego odezwać. Sprawdziliśmy, gdzie aplikował, sprawdziliśmy tak naprawdę, w jaki sposób rozwiązywał testy, co zrobił źle. Odezwaliśmy się do tego użytkownika i powiedzieliśmy mu tak naprawdę, na czym polegał jego problem, gdzie mógł rozwiązać dane zadania lepiej. I powiedzieliśmy, że jeśli chce, to my tak naprawdę, znaczy to może napisać jeszcze raz do firmy, możemy w tym mu pomóc, żeby taki test otworzyła dla niego podobnie. Minęło 2 dni i tak naprawdę napisał, nie, dzięki, w sumie to zrobiliście mi przysługę, bo to był McDonald's, już nie chciałem tam aplikować. W związku z czym odwróciliśmy tak naprawdę to na naszą korzyść. Ale generalnie trzeba zrozumieć potrzeby tak naprawdę jednej i drugiej strony, nawet jeśli one są bardzo ze sobą sprzeczne. Kolejna rzecz to edge. Edge, czyli coś, co nas wyróżnia na rynku. Taka definicja edge'a to jest coś, co wyróżnia się od konkurencji w oczach twojego klienta.
I jedną z pułapek, którą kiedyś Codility wpadło, to świetna jakość obsługi klienta. Tylko że świetna jakość obsługi klienta to nie jest generalnie edge. Bo jeśli kupujecie samochód, kupujecie Audi, to raczej nie zakładacie, że to Audi będzie miało strasznie słabą obsługę. Nie? Czy idziecie i oczekujecie, że kupicie dobry samochód i będzie naprawdę okej obsługa. Więc jeśli ta obsługa jest okej, to nie jest edge. Jest źle, jak ta obsługa jest kiepska. Bo każdy, kto idzie i kto kupuje usługę czy jakieś dobro, oczekuje mniej więcej obsługi na poziomie. Więc generalnie dobra obsługa, chyba że to jest jakaś super ekstra obsługa, może być jakimś wyróżnikiem na rynku. Generalnie to jest coś, co jest w standardzie. Edge'em jest coś, co jest w stanie nas zróżnicować. Teraz powiem wam później, dlaczego edge'em nie powinna też być w większości przypadków cen. Edge'em powinno być coś, co w jakiś sposób lepiej rozwiązuje potrzebę danego klienta. Na przykład w przypadku Codility to jest jakość zadań. Czyli klient nie musi przygotowywać tych zadań sam i jest w 100% przekonany, że zaproponowane zadania i rozwiązania są weryfikowane w odpowiedni sposób i nie ma sytuacji, w których kandydat dostał 0%, bo ci, którzy przygotowywali zadania, nie przemyśleli kilku różnych przypadków. No i tak naprawdę klient miał rację, kandydat miał rację i doświadczenie z produktu było bardzo, bardzo słabe. Kolejna rzecz to dobra opinia. I dobra opinia nie tylko jako opinia w środowisku, ale też opinia z wewnątrz firmy. Pewnie część z was zna taki serwis, który się nazywa Glassdoor. I to jest serwis, który na pani się tam uśmiecha. Jakoś kojarzę tą twarz z mojej poprzedniej firmy. To jest serwis, w którym można publikować swoje opinie na temat pracy w danej firmie. No i teraz klienci naprawdę na to patrzą. I teraz pomyślcie, co klient może pomyśleć o waszej firmie, jeśli przeczyta taką opinię. Streszczając, opinia jest taka, że produkt nie wie, w którą stronę idzie, generalnie szef firmy to kłamca, jak coś się złego wydarzy, to obwiniają nie te osoby, co potrzeba, mnóstwo deweloperów robi sobie coś na boku. No i teraz, jeśli wasz potencjalny klient, a jeśli tym klientem jest na przykład Facebook, albo Tesla, przeczyta taką opinię, to jest dużo mniejsza prawdopodobnie szansa, że wyda 100 tysięcy dolarów na wasz produkt. Bo wie z wewnątrz, co się w tym produkcie dzieje, i ludzie kompletnie nie mają pojęcia, co się tam wydarzyło. To jest akurat firma, która dostała 20 milionów dolarów i w ciągu 2 lat kompletnie te pieniądze przepaliła. Grono mentorów, to jest kolejna rzecz. Grono mentorów tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, po to, żeby budować relacje. Oczywista rzecz. Druga sytuacja to zdobywanie wiedzy. Czyli tak naprawdę, jeśli się jest obecny na rynku amerykańskim, jeśli się jest obecny w San Francisco, jeśli się jest obecny w Dolinie Krzemowej, to tak naprawdę bez mentorów trochę ani rusz. Nie mówię nawet w kwestiach inwestycyjnych, ale w kwestiach rekomendacji, podpowiedzi, jak budować biznes, jakie narzędzia wykonywać, udostępniania tych narzędzi, współpracy pomiędzy tymi narzędziami. Bardzo często trudno jest zbudować jakąś na przykład integrację, nawet mając na to budżet, ale bez relacji. Takim przykładem jest na przykład integracja z takim systemem rekrutacyjnym, który się nazywa Talio, to jest system rekrutacyjny od Oracle'a. I to jest system, z którym integracja kosztuje 50 tysięcy dolarów. Tylko że nie wystarczy zapłacić 50 tysięcy dolarów, należy jeszcze uzyskać zgodę, żeby zapłacić 50 tysięcy dolarów, się z nimi zintegrować. W związku z tym, bez tego typu znajomości, ale rozumianych w pozytywnym sensie, jest bardzo trudno to zrobić. Kolejna rzecz to integracja. To też coś, co bardzo mocno wyniosłem z Codility. W większości przypadków tego typu SaaS-owe narzędzia, i widzę też to po sobie, to jest sztuczne środowisko. Ja używam na co dzień kilkunastu różnych narzędzi. To jest do komunikacji Slack, jest to Hotjar, oczywiście Google Analytics, różnego rodzaju heatmapy, Heap Analytics i tak dalej, i tak dalej. I teraz muszę poświęcać określoną ilość czasu, żeby się do tego narzędzia zalogować i coś sprawdzić. Podobnie jest z Codility. Codility ułatwia rekrutację. Ci rekruterzy korzystają z narzędzi do rekrutacji. Żeby przetestować programistę, muszą wyjść z tego narzędzia, zrobić jakieś czynności w naszym narzędziu, dostać wyniki i zaimportować z powrotem do swojego. To, co ułatwia pracę, to jest zaoferowanie naszej obsługi, ale w ich narzędziu, czyli integracja, bliskość naturalnego środowiska, w którym oni operują, jest niesamowicie istotna.
i wyczuwanie też trendów. To jest taki przykład pomiędzy HipChatem, narzędziem komunikacyjnym Atlassiana i Slackiem. Zbudowaliśmy integrację z jednym i z drugim narzędziem. Różnica ilości klientów używających jednego i drugiego narzędzia jest 15-krotna. Zgadnijcie, które jest używane częściej. Slack. Byliśmy przekonani, że będzie zupełnie odwrotnie, dlatego że HipChat jest bardziej korporacyjny, istnieje od wielu lat. 15 razy więcej klientów używa integracji ze Slack. I to, co bardzo się liczy dla klientów, to integracje pozwalają wygrywać największe deale. Bez integracji, w naszym przypadku bez integracji z systemami rekrutacyjnymi, bardzo ciężko jest wygrywać największe deale z największymi firmami. Niestety. Albo stety. Kolejna rzecz to elastyczność, ale nie cenowa. Nie wiem, czy kojarzycie taki mail, który dosyć chyba niedawno napisał Elon Musk do swoich pracowników, którym napisał, że nie ma rabatów na Tesle. Nieważne jak znany jesteś, nieważne jakim celebrytą jesteś, nieważne czy jesteś znajomym, rodziną, pracownikiem, nie ma rabatu na Tesle. Chyba, że się uszkodziła w transporcie. Nie powiedziałbym, że to diety jest aż tak restrykcyjne, ale chodzi o to, że przez politykę cenową buduje się wizerunek produktu. Jest część firm, która po prostu widząc produkt, który kosztuje $200, nigdy go nie kupi. Po prostu jest zbyt tani, a przez to, że jest zbyt tani, wydaje się po prostu zbyt kiepskiej jakości. I teraz Codility świadomie od pewnego czasu zmieniło politykę cenową. Kiedyś to była polityka cenowa, która polegała na sprzedaży, na testy, na rekrutacji. I ona dla mniejszych podmiotów była super, dla nas była mniej super, dlatego że nie pozwalała skalować w odpowiedni sposób, przewidywać skalowanie biznesu. W tej chwili są to mam słowo angielskie, więc spróbuję przełożyć na język polski. Są to kontrakty roczne najczęściej, które kosztują określoną sumę pieniędzy. Są skierowane głównie do średnich i do większych firm, ale też pozwoliły nam skupić się na większych klientach, gdyż bardzo dużo oszczędzić pracy z takimi bardzo małymi klientami, do których został inny, samoobsługowy, mniejszy, dedykowany projekt. Generalnie staramy się nie dawać rabatów. Jesteśmy w stanie dać coś więcej do produktu, być może jakąś dodatkową usługę, ale nie dajemy generalnie rabatów cenowych. Fit kulturowy. Tak naprawdę o tym powiem jeszcze wcześniej dotyczącej kultury organizacji, ale to potrafi niestety rozbić każdą firmę. Codility jest mocno międzynarodowe, mamy ludzi z Chin, Nowej Zelandii, Rosji, Ukrainy, Indii, Egiptu i pewnie jeszcze kogoś pominąłem. I teraz jeśli firma zbyt szybko rośnie, to tak naprawdę ci ludzie przestają się rozumieć, przestają rozumieć wartości firmy. Jeśli przychodzi nagle 20 osób do firmy, czego na szczęście uniknęliśmy do Codility, przychodzi 20 osób w ciągu miesiąca, to nie ma szans, żeby tak naprawdę tych ludzi wpasować w kulturę. To jedna rzecz. Druga rzecz, to trzeba zrozumieć uwarunkowania kulturowe produktu, który się sprzedaje. Jeśli sprzedajemy ten produkt do Stanów Zjednoczonych i do Indii, to musimy zrozumieć, z czym to się wiąże. Na przykład my mamy coś takiego jak mechanizm wykrywania, czy ktoś nie próbuje oszukać testu, czy na przykład nie wkleił gotowego, to jest dość zaawansowane rozwiązanie. Znaczy jesteśmy w stanie powiedzieć klientowi, że to rozwiązanie, które dostarczył kandydat programista, to jest po prostu rozwiązanie, które najprawdopodobniej skądś skopiował. I na przykład najmniejsza liczba takich kopii to są Stany Zjednoczone, największa liczba kopii to są Indie. Więc to jest jedna rzecz, którą należy brać pod uwagę. Druga rzecz, pamiętam jak prowadziliśmy NPS-a, to się z tego bardzo, bardzo, bardzo śmieliśmy, a potem się okazało to prawdą. Jak klienci oceniają, pewnie większość z Was zna NPS-a, tak? Czyli to jest jak prawdopodobne jest, że zarekomendujesz Codility dla swoich znajomych, przyjaciół. Jest skala 11-stopniowa, 0-10, 0-6 to są ci, którzy narzekają, 7-8 to są ci pasywni, 9-10 to są ci, którzy by polecali. No i naprawdę jest taki bardzo charakterystyczny schemat, że na przykład, to pokażę Wam na przykładzie, w ciągu dnia NPS nam się waha. Przychodzi czas, kiedy budzą się Amerykanie, przychodzą amerykańscy rekruterzy i mówią amazing, excellent, fantastic, dają dych. Potem jest następny dzień, przychodzą Niemcy i dają zero. Na przykład dają zero, bo strona się ładowała 3 sekundy.
W związku z czym i my mamy oczywiście sposób komunikacji, odzywamy się do tych wszystkich ludzi i się pytamy. Tylko część z nich się pomyliła. Albo być może nie skupia się przyznać, więc mówią, że się pomylili. Generalnie jest tak, że klienci z różnych krajów mają bardzo różne podejście do na przykład negocjacji, o czym też powiem w innym momencie i trzeba to próbować rozpoznać. Na przykład właśnie Niemcy mają bardzo detaliczne podejście do szczegółów w interfejsie, dopytują bardzo różne szczegóły. Amerykanie są na przykład bardzo uczuleni na tle równościowym, co jest związane z produktem, więc na to też zwracaliśmy uwagę, zaraz o tym więcej powiem. Właśnie powiem o wyzwaniach, jakie są, jakie były, jakie tak naprawdę nadal rozwiązujemy. Pierwsza rzecz to kultura. Getting things done versus ciężka praca. Znów odwołam się do Amerykanów. To jest niesamowite. Amerykanie, a powiedziałbym Hindusi, mają to samo. Jak się coś wali, to oni są nadal szczęśliwi. Trudno mi to zrozumieć czasem. Bo wchodzą w założenie, że i tak się zepsuło, więc teraz w sumie już gorzej mi się nie będzie, to trzeba pomyśleć, jak to rozwiązać. Mają taki bardzo duży drive, mają bardzo duży drive na zamykanie jakichś rzeczy. Nie wstydzą się, mówią otwarcie, są bardzo komunikatywni w tym zakresie. Ale to, co też zobaczyłem, patrząc na procesy w różnych firmach, i to w tych największych, to nie jest tak, że przechodzimy do bardzo dużego klienta i to jest po prostu topowa firma i jest topowo zorganizowana. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Bałagan w tych bardzo dużych firmach jest niekiedy dużo większy, niż byśmy oczekiwali i musimy znaleźć sposób na rozwiązanie tego. Natomiast optymizm jest absolutnie porażający. Kolejna rzecz to przejrzystość celów i pracy. Komunikacja językowa jest jakimś problemem w tego typu firmie. Nie każdy komunikuje się w języku angielskim na tym samym poziomie, nie zawsze wyraża te same emocje. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby ustalając jakieś cele, czy przekazując czym się na przykład produkt zajmuje, być bardzo transparentnym. Tutaj jest taka metodologia, którą my stosujemy, nazywa się Evolutionary Methodology. Dość długa i skomplikowana, jeśli chodzi o czas, który zajmuje. Bardzo dobra do budowy produktu i pokazywania dla całego zespołu, dlaczego wybraliśmy te, a nie inne kierunki rozwoju. Kolejna rzecz to niedyskryminacja. Niestety w Polsce w ostatnich czasach z obcokrajowcami, szczególnie dość mocno odróżniającymi się od Polaków, bywa różnie. I powiem wam taki przykład, z którym musieliśmy sobie poradzić całkiem niedawno. No mamy między innymi dwie osoby właśnie z Indii w zespole. I kilka miesięcy temu w Warszawie był organizowany szczyt NATO. Przed tym szczytem NATO bibliotekę uniwersytecką odwiedzał szef NATO. W związku z czym Biuro Ochrony Rządu obstawiło wszystkie wejścia, oczywiście dość niespodziewanie. Więc do biblioteki ciężko było wejść, kontrolowali wszystkich. No i podczas stand-upu, kolegi nie ma. No i przyszedł generalnie bardzo wystraszony jakieś 15 minut później. Pytaliśmy go na Slacku, czy przyjdzie. Widzieliśmy, że zaczął pisać, ale nie skończył. No i otworzyliśmy całą historię. Generalnie było tak, że panowie go zatrzymali na tych bramkach. I zaczęli pytać się, po co idzie, gdzie idzie i dlaczego tu idzie i czy na pewno musi tu iść. No i to trochę trwało, a zbliżał się czas stand-upu, więc chciał coś napisać na Slacku, że się spóźni. To mu zabrali komórkę. I tłumaczyli, że się bali, że coś zrobi. A żeby było śmieszniej, w międzyczasie przyszedł kolega, który, tak się bardzo zdziwiliśmy, bo wszedł do tego biura i się pytał, no ale ja przyszedłeś tutaj, nie przepuszczają. Nie, to wszedłem przez restaurację, tam nikt nie pilnował. No więc mniej więcej tak wyglądało zabezpieczenie tej całej imprezy. Na końcu jest jedzenie, jak ma się ludzi z Indii, z Chin, to jak czasem gotują w biurze, to jest super, ale czasem naprawdę trudno opowiedzieć przez łzy, że to jest dobre, ale bardzo, bardzo pikantne. Ale za to można spróbować fantastyczne rzeczy z całego świata. Kolejna rzecz, język, trochę o tym wspominałem, warto inwestować w naukę języka dla nas wszystkich po to, żeby się lepiej komunikować. Strefy czasowe to jest pewien problem, bo niestety to jest trochę tak jak z prezentacjami. Czasem Skype nie działa, czasem Hangout nie działa, czasem GoToMeeting nie działa i jeszcze przerywa i jeszcze trudno kogoś zrozumieć, bo ma chrypa i jest chory. Więc niestety operując w dwóch strefach czasowych, tak jak my to robimy, to jest problem i należy niestety na to zwracać uwagę. My rozwiązujemy to w sposób, który opisałem w punkcie podróże, czy po prostu podróżujemy pomiędzy San Francisco a Warszawą po to, żeby się poznać i po to, żeby sobie ze sobą trochę popracować. Kolejna rzecz to humor.
Znów trzeba bardzo na to uważać, dlatego że te wszystkie kawały o Polaku, o Polakach, Rosjanach i Niemcach